nie będę tu mówił pięknych słów, bo no szczerze powiedziawszy, to nie było to widowisko dla koneserów futbolu. Mecz przeciętny. Prawda jest taka, że ten nasze ostatnie mecze z Piastem, bo to nie jest tylko historia tego meczu, ale jak ktoś prześledzi te ostatnie nasze mecze z Piastem, są bardzo zamkniętymi meczami. Jedna bramka decyduje o przebiegu meczu. My też się liczyliśmy z tym, że tutaj przy tym boisku, które z minuty na minuty było coraz bardziej no, grząskie i trudne do grania, że każdy błąd może kosztować nas drogo, więc jak to przed meczem żeśmy mówili z redaktorem Surmą, Piast jest na musiku, a ja powiedziałem, że my też byliśmy na musiku i no też nie chcieliśmy tego meczu przegrać. Być może dlatego to zdecydowało, że no, że ten mecz tak wyglądał. Mało sytuacji bramkowych, dużo walki, dużo piłek fruwających w powietrzu. No, takie mecze czasami się zdarzają. Także tak jak po meczu w Lubinie mieliśmy niedosyt, że można było wyciągnąć coś więcej. Tak myślę, że w tym meczu ten wynik jest sprawiedliwy i nie ma co tutaj doszukiwać jakiejś teorii innej czy drugiego dna. Dziękuję. Dzień dobry panie trenerze, Stanisław Males, teraz pasy.pl. Panie trenerze, z trybun wyglądało w pierwszej połowie, zwłaszcza jak tych szachów było tak dużo, że Cracovia celowo tak do 30-40 metra no, dopuszcza Piast. Czy to takie były założenia, czy po prostu tak wyszło z gry? Znaczy, nie, no to nie było tak, że my celowo dopuszczaliśmy, natomiast no, nie ukrywam, że my się lepiej czujemy w tej obronie niskiej i generalnie na tym boisku przy tych, powiedzmy, przy odcięciu drużyny z Gliwic, jeśli chodzi o te podania z naszą linii obrony, no czuliśmy się bezpieczniej, pewniej, dlatego, natomiast to nie jest takie, bym powiedział, ustawienie defensywne, bo my w wielu meczach po przechwycie piłki właśnie w tej strefie wyprowadzaliśmy naprawdę groźne bramkowe kontry. Dzisiaj tego trochę brakło i my możemy mieć pretensje o to do siebie, że naprawdę fajnie parę razy odebraliśmy piłkę, natomiast brakło wykończenia, brakło finalizacji, no po prostu zwykłej takiej piłkarskiej jakości. No i o to możemy mieć do siebie pretensje. Natomiast to, że myśmy czasami bronili w tej niskiej obronie, zresztą Piast też często w tej niskiej obronie był, to nie jest tak. No. Oba te zespoły tak się po prostu lepiej czują. No. Tak to wygląda. Czy z tych trzech rywali, Radomiak, Zagłębie Lubin i teraz Piast, to był najgroźniejszy rywal, najmocniejszy? Czy też trudno porównywać, no bo ja mówię, no ten mecz z Radomiakiem wszyscy piali z zachwytu, no ale myśmy grali cały mecz z przewagą jednego zawodnika, więc to też trzeba zrozumieć zespół przeciwnika, który dostaje gonga w pierwszej minucie, więc każdy mecz był inny. Natomiast ja nie będę oceniał tych zespołów, jeśli chodzi o poziom, ale najtrudniej nam się grało dzisiaj z Piastem. Mamy kolejne pytania. Dobry wieczór, panie trenerze, Leszek Zienkiewicz, portal Piast Info. Mam takie pytanie, czy posadzenie Makucha i Rakoczego było powodowane urazami? Nie. Nie, to były zwykłe zmiany taktyczne. My, co by nie mówić, no dobra, skończyło się 0-0. Trzeba było w końcu obronić ten remis, ale my chcieliśmy ten mecz wygrać i wpuściliśmy dwóch świeżych zawodników na dziesiątki, szybkiego Rózgę, Majgarda, który też umie grać kombinacyjnie, właśnie z myślą, żeby może nie tyle grać bardziej bezpośrednio, co pograć tą piłką po ziemi, wyprowadzić jakiś atak właśnie z takiej, ze środka pola. No nie udało się, ale generalnie no to szukaliśmy rozwiązania takiego, żeby jeszcze czymś zaskoczyć Piasta. Nie widzę kolejnych pytań, także dziękuję. Za chwilę druga część konferencji. Dziękuję państwu, dobranoc.